sposób, że do środka nalewam niewielką ilość wody, wodę podgrzewam do stanu brzenia, woda zamienia się w parę. Przy czym niewielka ilość wody zamienia się w dużą ilość pary. Para wypełnia całe naczynie, w tym przypadku puszkę. W momencie, kiedy wkładam puszkę do zimnej wody, puszka zostaje schłodzona, para zmienia się z powrotem w ciecz, obniża się we wnętrzu ciśnienie, ponieważ znowu z dużej ilości pary robi się niewielka ilość wody i ciśnienie atmosferyczne zgniata puszkę od zewnątrz. A tutaj pokazujemy różnicę w zużyciu energii. Żarówki energooszczędne, żarówka halogenowa i zwykła żarówka taka konwencjonalna. Jeszcze ledona tutaj niedługo będzie. Jeszcze można wystawić ledowy. Tu pokazuję prędko wyprawienia silnika. Procentowo. Względem tego, że tutaj mamy 100% zużycia, 10% damy, teraz jest zadowolony 100%. Tak, zobaczmy. Tu mamy taką wysokość słupa wody, bo przecież ciśnienie w jeziorze jest tym większe, im niżej jesteśmy, prawda? Czyli mamy tu taki słup wody, takie ciśnienie, ale ponieważ tu mamy powietrze, powietrze nie ma ciężaru w zasadzie, więc ono tylko przynosi to ciśnienie, nie odejmując wartości. Takie ciśnienie mamy jednocześnie w tej butelce. I wypycha mi tą wodę, czyli jakby ten słup, który jest tutaj, on teoretycznie mógłby się pojawić tutaj z tych butelek. Ale to działa fajnie, ale tak, bo małe to są butelki. To jest przyrząd starożytny, tak zwana fontanna Perona. A teraz zapraszam. Dobra, to zrobimy następne. Niestety tu się troszkę rozlewa, więc uważać, proszę. O, leci sobie woda, nie? Normalnie, jakbyśmy mieli otworek w butelce, to będzie leciało coraz wolniej. Natomiast ten przyrząd, butelka od La Mariotta, jest to taki starożytny zegar wodny. Tu się na górze tworzy podciśnienie, które powoduje, że mamy stałe natężenie przepływu. I teraz ze stoparem mogą się kreski tu stawiać i odliczać, nie wiem, co 30 sekund, co 15 sekund. To jest mała objętość, więc długo nie będzie działać. Ale wykorzystam tą butlę Mariotta, zegar wodny, do zrobienia innego doświadczenia. Jak masz na imię? Poszul z wokół, zobacz. I robimy przemaj. I robimy tak. Zbliżamy i oddalamy. Wydałeś kiedyś wodę? Zobacz, mogę już powiedzieć potem w szkole? W szkole już czy nie? Nie. Co zbliżałaś wodę? Jeszcze nic się nie da. Ale łatwo dzieci. Tak. Nie. Chcesz? Dokładnie się tym punktami? To sprawdź, czy one sobie na koło mają jakąś taką temperaturę. Tutaj dalej pompuję wodę do środka. A tu jest druga pompa. Dobra, ciągniesz, tylko zaznaczam, nie do końca, bo się oklapiesz. No. Ciągnij. No. Dobra, wystarczy. I teraz wciskam.
zobacz, co się dzieje. To jest ten moment Galileusza. Czym więcej ciężarków spada, tym jest ciepło. Jeżeli przytrzymasz to dłużej, to zaczną te ciężarki opadać w dół same. Czekaj, patrzymy. Bo powoli zacznie opadać. Bo jest taki coś, że termometr jawi, taki czerwony leci do góry, jak jest czerwony. To podejrzewam, że zwykły termometr się kolorowy. Popularnie mieszane z powietrzem, tak? No, skorpion czy kółkanie jest lepiej. Nie, może więcej to nie, potrzebujemy. Tylko nie dotknę, nie, nie. Rozliczonego cecha przykrówka. Najsympatyczniejsze i najszybsze to jest duch. To jest duch.
Dobrze, czekasz tutaj. Jak pani ma na imię? Pani Ewelin, rzuca pani proszek tutaj, cofa rękę i krzyczy jakiejś za nie, ale bez rzucania proszę naszej szkatuły, dobrze? Jakiekolwiek sobie pani wymyśli. Gratuluję. To już bardzo ładnie zrobiło. A co tak długo będziesz? No, tym kształtem może być dowolny kształt. To nie musi być prosto linia. Tak jak mogę na przykład zwinąć sprężynę, tak, napis sobie jakiś ułożyć, mieć taki nowy wirus, tak?